Drodzy Państwo, to może jeszcze dopowiem. Zresztą tutaj jak przekazał informację pan Andrzej, było 18 zgłoszeń z całej Polski. Ja tam pamiętam, że i z Częstochowy, prawda, i z Radomia, i ze Strzelina, i jeszcze z Białegostoku, z Bydgoszczy, oczywiście także z Opola. Drodzy Państwo, no to czas najwyższy, aby teraz zaprezentować tych najlepszych w konkursie na projekt i na wykonanie graffiti. Konkurs pod tytułem 50 lat festiwalu. Gościem specjalnym jest pani Justyna Święcicka. Zapraszamy bardzo serdecznie, oczywiście duże brawa dla pani Justyny. Drodzy Państwo, Justyna. Jest sporo osób, witam wszystkich. Taką pogodę, brawo. Z przyjemnością rozdam nagrody. Tak się składa, że oprócz różnych innych zajęć prowadzę małą galerię sztuki, więc jak spojrzałam na te murale, to pomyślałam, że naprawdę super. Super, tutaj artyści przyjechali i dostali nagrody. No i zostaną z Państwem. Zostaną te dzieła, to jest najważniejsze. No i jest to na 50-lecie festiwalu, więc to też ma znaczenie. Także oddam mikrofon i może będziemy prosić laureatów. Wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymuje projekt autorstwa Agaty Wilkowskiej i projekt autorstwa Kamila Kowalskiego. Zapraszamy. Drodzy Państwo, jeszcze raz proszę oczywiście o duże brawa. Zwycięzcą tego konkursu oraz nagrodę 4000 zł otrzymuje projekt autorstwa grupy twórczej w składzie Bartosz Szymański, Tomasz Kaczyński i Jacek Woliński. Zapraszamy serdecznie oczywiście. Duże brawa, drodzy Państwo, dla artystów.